Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Connect to Escape, programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka. Nasz program jest oczywiście interaktywny, także zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez nasz czat na stronie LCTV Today. Ja mam na imię Daniel Kluska, a razem ze mną w studiu są aktorka Anna Samusionek. Witam serdecznie. Doktor Łukasz Romanowski, wykładowca. Witam. Stanisław Niedziński, teolog, biblista, autor i prelegent wielu seminariów na temat stresu, depresji. Serdecznie witam. I jest z nami oczywiście Maciej Zając. Maciek, który dzisiaj będzie prowadził dyskusję na czacie i odpowiadał na Państwa pytania. Dobry wieczór. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania brzmi rozczarowanie życiem. Co jest powodem naszego rozczarowania i jak sobie z nim radzić? Zanim oddamy się w wir dyskusji, zapraszamy na krótką sondę. Rozczarowanie jest brakiem satysfakcji z jakiejś rzeczy, z danej okoliczności. Rozczarowanie to pewien deficyt, który powstaje po wysokich oczekiwaniach, po planowaniu czegoś nadspodziewanego, niecodziennego, nienaturalnego w danym czasie. No i jakby powiedzieć, fala emocji z tym na ogół negatywna. To jest moment, kiedy człowiek o czymś myśli, a co innego widzi i rozczarował się, załóżmy, jest dobry przyjaciel, a okazuje się, że to nie przyjaciel, ale jakiś taki niepoważny człowiek. No coś, co się zaplanowało, a się nie wykonało tego. Można być rozczarowanym życiem, jak nam coś się nie układa. No to jest chyba kultura obecnej cywilizacji i gonienie za tak naprawdę wysokim stanem posiadania, wysoko zawieszoną konsumpcją, brak poszukiwania przemyśleń co do nawet do sensu istnienia. I życie to jest właśnie, to jest wielkie rozczarowanie u każdego człowieka. Było, jest i ono będzie. Nie będzie takiego czasu, momentu, lat, żeby nie było rozczarowania. W życiu jest tylko i wyłącznie rozczarowanie. Bo mają mało pieniędzy, bo coś tam nie poszło w związku, dzieci są zbyt, że tak powiem, mało się słuchają, tak? No i ludzie są rozczarowani tym, że nie wszystko idzie tak łatwo, tak? No, sędziem na przykład uczył dobrze i tak dalej i tym podobne, a później mu głowę odbiło coś. No, rozczarowany jestem, że tak mu wszystko miał, co miał, co chciał, no a tutaj nie chce się uczyć człowieka, spotyka to rozczarowanie. No tak, rozczarowany jestem, bo patrzę na piękne, piękne młode dziewczynki, a one na mnie nie. I dziadek rozczarowany. Słuchajcie, dlaczego ludzie bywają rozczarowani? Mieliśmy teraz okazję, żeby chwileczkę posłuchać wypowiedzi ludzi. Jak pewnie zauważyliście, były różne wypowiedzi. Niektórzy mówili o rzeczach takich naprawdę ważnych z punktu widzenia życia, pewnych zagadnieniach egzystencjonalnych, ale także takich dotyczących takiego, no, takiej codzienności. Czasami nie było w tym dużo głębi, ale dlaczego bywamy rozczarowani? Tak mi się przynajmniej wydaje, że najsensowniejsze podsumowanie to było to, kiedy jest właśnie to zderzenie tych naszych oczekiwań z rzeczywistością. Ale myślę, że to rozczarowanie dotyka nas najczęściej wtedy, kiedy mamy taką mocno roszczeniową postawę wobec życia, wobec ludzi. I to chyba jest wtedy najczęstsze, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest też często kwestia wieku. Dlatego, że człowiek jak się wychowuje w normalnej rodzinie, rośnie, no to jest zwykle idealistą. Może ostatnio czasy się trochę zmieniły, jest trochę więcej ludzi chorujących, mamy anoreksję, tam inne rzeczy, ale generalnie ludzie są idealistami, im się wydaje, że mogą zmienić świat. I to pierwsze zderzenie z rzeczywistością, kiedy się kończy studia, idzie się do pracy, okazuje się, że życie jest zupełnie inne, że zmienić świat jest naprawdę bardzo ciężko.
To jest rzecz, którą przeżywa każdy moim zdaniem. Są to rzeczy nieprzyjemne, ale to jest też część lekcji tego świata. No ale śmiem twierdzić, że potem czasami też się jednak nie umiemy z tego wyleczyć i chociaż częściowo, to czym więcej tych lat, tym więcej jest też tych doświadczeń. Życie jest po prostu inne niż nasze oczekiwania. Gdy mówimy na temat rozczarowania życiem, powiedziałbym niekoniecznie życiem, bo nie każde rozczarowanie to niechęć do życia. No bo jeśli zamawiam pizzę i ona mi nie smakuje tak jak się spodziewałem, to przecież nie jestem rozczarowany życiem, tylko pizzą, że nie dostałem takiej pizzy, jakiej oczekiwałem. Może czasem chcemy zakupić coś więcej, musimy wydać na jakiś przedmiot z Allegro i okazuje się, że wydaliśmy sporo pieniędzy, a nie otrzymaliśmy tego, czego się spodziewaliśmy. Także ponieśliśmy pewną stratę finansową, ale to też nie jest rozczarowanie życiem. Czy rozczarowanie przychodzi nagle? Czy możemy powiedzieć, że nagle dosłownie w jednej minucie jesteśmy usatysfakcjonowani? Mówię teraz stricte o rozczarowaniu życiem, a za chwilę nagle się okazuje, że nie. Czy ono przychodzi nagle? Czy nie wiem dlaczego, ale jakoś rozczarowanie życiem, znaczy to sformułowanie kojarzy mi się tak jakoś mega depresyjnie i ostatecznie, na czymś z takim tak głębokim stanem, jakiejś takiej niemocy, bez nadziei, że z całą pewnością to nie może być coś, co następuje nagle właśnie po jakiejś takiej sytuacji, bo nie dostaliśmy tego, czego oczekujemy. Myślę, że to jest etap i stan, do którego dochodzą ludzie. Tak ja to przynajmniej w tej chwili postrzegam, którzy nie mają jakiegoś wyższego celu, jakby nie mają właśnie tej jakiejś nadziei w życiu, trochę wybiegającej poza naszą rzeczywistość, codzienność. I to jest coś, na co potrzeba czasu. Także to jest proces, do jakiego się dochodzi, popełniając jakieś błędy w wyniku jakiejś nieuwagi, być może zbyt małej pracy, jaką wykonujemy w życiu, jakichś niepowodzeń, nieumiejętności wyciągania z tego wniosków. Na pewno to według mnie nie jest coś, co może nastąpić nagle. Rozczarowanie życiem może nastąpić w jakichś ciężkich stanach depresji endogennej, a nawet tej reaktywnej. I takie sytuacje się zdarzają. Gdy przeglądałem internet, jedna z młodych dziewczyn, no bo 30 lat ma zaledwie, ale już od samego dzieciństwa same niepowodzenia. I to w nauce nie szło jej najlepiej, a siostry, bystre dziewczyny, inteligentne i zawsze gdzieś tam pozostawała w cieniu. Nieudane małżeństwo, również praca, chociaż udało jej się zdobyć wyższe wykształcenie, dostała dobrą pracę, ale już na samym początku coś tam nie wyszło i spodziewa się, że wkrótce szef zrezygnuje z jej pracy. Same niepowodzenia i nic dziwnego, że taka osoba traci chęć do życia. Ale tak jak powiedziałem, są to skrajne przypadki. Dzisiaj chyba nasz program dotyczy nie tak skrajnych przypadków depresji, bo przecież nie mówimy o depresji, nie mówimy tutaj o takich ciężkich przypadkach, chociaż może wśród słuchaczy, którzy słuchają nasz program, mogą być takie osoby, które ze stanami depresyjnymi i może coś dla siebie wyciągną interesującego, co może im też pomóc w życiu. Słuchajcie, a Stanisław wcześniej dotknął takiego właściwie rozróżnienia na rozczarowanie. Co nas najczęściej rozczarowuje? Bo jeżeli nie możemy mówić od razu o rozczarowaniu życiem, prawda, które jest jakby takim ostatnim etapem rozczarowania, co może się po drodze pojawić? Co może nas najczęściej rozczarowywać? Czy to będą ludzie, czy może jakieś wydarzenia, czy może gdzieś też nasze oczekiwania, które nie zawsze są po prostu rozsądne? Generalnie człowiek rozczarowuje się w kilku głównych sferach życia. Jedna z podstawowych to jest oczywiście kwestia uczuć, gdzie doświadcza się różnych bardzo trudnych rzeczy i oczywiście wiadomo, że
że no, są to rzeczy, których nie da się uniknąć. Są też kwestie związane z poczuciem własnej wartości, szczególnie w pracy, gdzie się doświadcza czy mobbingu, czy innych rzeczy. Są też kwestie, które nas łączą z relacjami z innymi ludźmi, z rodziną, z karierą. Kwestie finansowe są też, no, mają spore znaczenie dla wielu osób i oczywiście no, to by trzeba było wymienić jako te najważniejsze. Dziękuję bardzo. Maćku, może teraz pytanie w twoją stronę. Co rozczarowuje naszych internautów? Daniel, dobrze, że wywołałeś mnie z imienia, ponieważ jestem tutaj zaangażowany w dyskusję, która od samego początku wrze. Prowadziłem równoległą dyskusję z tą w studiu, zadawałem podobne pytania i na pytanie takie podstawowe, czym dla naszych użytkowników jest rozczarowanie, padły takie odpowiedzi. A rozczarowanie to różnica pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością. A rozczarowanie to sytuacja, gdy rezultaty nie spotykają się z naszymi oczekiwaniami. Zapytałem też naszych użytkowników, kiedy oni osobiście odczuwają rozczarowanie i tutaj gremialnie dostałem taką odpowiedź, że wtedy, kiedy sami siebie zawodzą, ale również wtedy, kiedy zawodzi ich drugi człowiek. Pokierowałem też dyskusję w tą stronę, co boli bardziej, czy rozczarowanie sobą, czy drugim człowiekiem. I tutaj nasi użytkownicy jeszcze się zastanawiają, ale myślę, że przy drugiej okazji będę mógł powiedzieć więcej. Dziękuję bardzo. No to w takim razie zastanówmy się wszyscy nad tym pytaniem, co rozczarowuje bardziej, my czy inni. A zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, zapraszamy na przerwę z muzyką. Safe all around me, then tell me why do I pray? And if I don't have the words of conviction, then tell me what do I say? Oh yeah, I cannot stay much longer on a road that will fast and pray on God's words and you will stand. Oh, light day
witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o rozczarowaniu życiem. Słuchajcie, to co nas rozczarowuje bardziej? Czy my sami, siebie, czy może ludzie, którzy są wokół nas? Może które rozczarowania bardziej bolą? W sądzie jedną z osób, która się wypowiadała, był taki pan, który mówił o tym, że jest rozczarowany trochę postawą swojego syna, który wybrał może inną drogę, niż on dla niego zaplanował. A więc co boli bardziej? Rozczarowanie nami, czy rozczarowanie innymi? Bywa różnie. Muszę coś wyznać. Byłem agnostykiem, człowiekiem niewierzącym, ale uwierzyłem. Nie będę już całej historii opowiadać, jak to się stało, ale muszę powiedzieć, że przeżywałem rozczarowanie, bo gdy uwierzyłem, powiedziałem sobie, no to teraz będę porządnym człowiekiem. Nie będę grzeszył, nie będę robił tego i tamtego, co zdarzało mi się przedtem. I stwierdziłem, że jestem tylko słabym, słabym człowiekiem. Nie wiedziałem, co robić z sobą. Może już zrezygnować z tego wszystkiego. Po prostu byłem rozczarowany samym sobą, bo nie wiedziałem, że jestem tak słabym człowiekiem. Bo na szczęście znalazłem kogoś, kto mi pomógł, to jest Jezusa. I do dzisiaj na nim polegam. Także można być rozczarowany sobą w różnych sytuacjach i zalecane jest nam, żebyśmy nie stawiali sobie zbyt wysokich wymagań. Czasem się mówi, że najlepiej obniżyć gdzieś do 60%, ale możemy być rozczarowani także kimś, jeśli jest to nieudane małżeństwo. Jeśli spodziewamy się, że dzieci wybiorą jakiś ulubiony przez nas kierunek, a idą w całkiem innym kierunku, może też jesteśmy rozczarowani. I tak dalej, można by tutaj mnożyć wiele przykładów, ale nie chciałbym mówić sam, bo przecież każdy z nas chyba ma coś tutaj do powiedzenia. Ale wiesz co, to niesamowite, bo dokładnie to samo pomyślałam sobie, że rzeczywiście kiedy zaczęłam studiować Biblię, kiedy przyjęłam chrzest, wydawało mi się, że będę taka silna, wspaniała, cudowna. Te sprawy już mi się absolutnie nie mogą przydarzyć i tych błędów nie popełnię. I nagle się w najmniej oczekiwanym momencie okazało się, że robiłam coś, czego już po sobie bym się nie spodziewała. I rzeczywiście wtedy przychodzi taka myśl, o kurczę, to jednak nie jestem taka mocna, jak myślałam, ale właśnie ta świadomość tej Bożej miłości, tego Bożego przebaczenia jest tym, co jakby nie pozwala w tym rozczarowaniu wobec samego siebie tkwić. I to jest wspaniałe. Tak samo to rozczarowanie wobec innych ludzi, które oczywiście, tak jak każdego, dotknęło mnie wielokrotnie. Tak? I to najbardziej boli wtedy, kiedy mamy do czynienia z rozczarowaniem wobec osób, które bardzo kochamy, którym ufamy, którym w jakiś sposób oddaliśmy się z całym swoim życiem, to rozczarowanie nie jest tak głębokie, nie jest tak bolesne, albo może jest bolesne, ale łatwiej sobie z tym bólem radzimy i umiemy jakoś z tym iść dalej, jeżeli właśnie mamy wiarę i nadzieję. Ja bym chciał troszkę włożyć kij w mrowisko, dlatego że mówimy o tym, że rozczarowanie jest czymś bardzo negatywnym. Oczywiście jako doświadczenie jest czymś negatywnym, ale pamiętajmy o tym, że ono stanowi niejako pewien warunek niezbędny do rozwoju. Zwykle jest tak, że człowiek, kiedy doświadcza rozczarowania, zaczyna się od drugiej osoby, od doświadczeń płynących z zewnątrz, dlatego że te refleksje związane z samym sobą są jeszcze nie do końca dojrzałe. Jeżeli ich efekt jest odpowiedni, to z czasem człowiek zaczyna patrzeć na samego siebie i to prowadzi do głębszego rozczarowania samym sobą. Ono czasami rzeczywiście jest najbardziej ekstremalnym doświadczeniem. Kiedy człowiek się rozczarowuje samym sobą, widzi swoje słabości, widzi swoje granice, widzi, że pewnych rzeczy nie jest w stanie zrobić, jest to bardzo głębokie, trudne doświadczenie. Ale zwróćcie uwagę też na taką rzecz, że chrześcijaństwo proponuje rozwiązanie wyjścia z tych wszystkich sytuacji także w pewnym sensie przez rozczarowanie, bo w samym centrum chrześcijaństwa leży to największe rozczarowanie, to jest krzyż.
To znaczy dochodzi do tego, że ten, który powinien być tak jak, nie wiem, Budda, Mahomet, kroczącym zwycięzcą, doświadcza największego poniżenia. Jest to doświadczenie ekstremalne dla apostołów. Jest to doświadczenie właściwie prawie nie do zniesienia dla ludzi. Wszyscy go opuszczają, zostaje sam, umiera i to wszystko. Ale z tego rodzi się dopiero coś nowego. I to pojęcie umierania i rodzenia się jakby z odradzania się, tak jak Feniks z popiołu, wpisane w chrześcijaństwo jest bardzo szczególnym doświadczeniem, czymś, co naprawdę nie jest łatwo odnaleźć w innych religiach. To mi się rzeczywiście podoba bardzo w chrześcijaństwie. I jest to coś, co wydaje mi się jest odbiciem rzeczywistości, bo my musimy czegoś takiego doświadczyć, żeby zacząć szukać dalej. A więc w zasadzie trudno jest rozróżnić, które rozczarowanie jest gorsze, bo każde z nich może w równym stopniu pustoszyć nasze życie. Maćku, pytanie do ciebie. Czy nasi internauci odpowiedzieli sami na to pytanie i jak na nie odpowiedzieli? My zgodnie stwierdziliśmy, że rozczarowanie zdecydowanie drugim człowiekiem jest bardziej dotkliwe. Ponieważ często liczymy na kogoś w wielu kwestiach, w wielu sferach i niestety coraz częściej bywa tak, że się zawodzimy. Zadałem też pytanie, jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Czy to naszych użytkowników motywuje do działania, do jakichś zmian? Czy oni szukają powodów tego, czy szukają rozwiązań takich sytuacji, czy wręcz odwrotnie, czy zamykają się w sobie? I zdania były podzielone. Zdania były podzielone, ponieważ tyle ile osób, tyle charakterów. I może być osoba, która rozczarowanie przekuwa w coś dobrego, w coś motywującego, traktuje jako motywator do zmiany swojego podejścia, do zmiany podejścia do drugiej osoby, ale też zdarzają się takie osoby, które niestety zamykają się w swojej skorupce i duszą to w sobie, co nie jest dobrą rzeczą i warto spojrzeć na to jakby z drugiej strony, nie dusić sobie złych uczuć i szukać tych pozytywów, tych bodźców do pozytywnych zmian. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze w naszej dyskusji będziemy mieli czas o tym, żeby sobie porozmawiać na temat tego, jak sobie radzić z rozczarowaniami, ale pozwólcie, że zadam wam teraz takie pytanie, bo wyraźnie wskazaliście mi tutaj na pewne zagadnienia takie duchowe, które z tego, co mówicie, wnioskuję, że mają bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, na naszą satysfakcję życiem. Ale co w sytuacji, kiedy ja nie wierzę w Boga, kiedy Bóg nie ma dla mnie takiego znaczenia, nie widzę Go, nie potrafię z Nim porozmawiać, nie potrafię Go dotknąć, ale to, co spotyka mnie dookoła, jest po prostu dramatyczne. Jak w takiej sytuacji odnaleźć pokój w sercu, w jaki sposób odczarować to swoje życie, kiedy ja nie mam w sobie tyle wiary, ile mają ludzie dookoła mnie. Czy Karol Gustav Jung, szwajcarski psychiatra i psycholog, powiedział coś takiego, że prawdziwie pozytywne podejście do życia to jest umiejętność znalezienia pozytywnych wartości we wszystkim, co nam się przytrafia. Tak? Jeżeli właśnie w ten sposób podchodzimy do życia, myślę, że jest łatwiej nawet te ciężkie momenty, te rozczarowania, przyjąć po prostu jako pewien etap, jako, nie wiem, pewną lekcję, jako doświadczenie, które ma nas zmienić, z którego możemy wyciągnąć jakieś refleksje i naukę dla siebie. Wtedy jest, wydaje mi się, zdecydowanie łatwiej. Niedobrze, gdy stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania i chcemy być kimś, kim być nie możemy. Przecież mamy jakieś pozytywne strony naszej osobowości, charakteru i rozwijajmy to, co dobre. I wtedy na pewno nie spotka nas rozczarowanie. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś takim jak akceptacja. Akceptacja samego siebie, bo jeśli nie potrafimy zaakceptować samego siebie, u mnie to nastąpiło gdzieś tam koło 50, gdy spojrzałem w lustro, czy to naprawdę ja, a gdy jeszcze oglądałem zdjęcia z lat młodzieńczych, gdy byłem całkowicie włosy czarne i zupełnie inaczej wyglądałem,
Ale też chodzi też i o akceptację, powiedzmy, kochanej osoby, której czas też przemija. Powiedzmy, spoglądamy na kochaną osobę i ona już nie wygląda tak, jak wtedy, gdy była młodą dziewczyną. Spotyka nas może tutaj jakieś takie rozczarowanie. Właśnie gdy prowadzimy ten program, to wydawało mi się, że wszystko tak pięknie w życiu przebiega i nie zastanawiałem się nad tym, czy były rozczarowania, czy nie. A dlaczego? Bo to życie tak prędko pędzi jak pociąg pośpieszny. Nawet się nie obejrzałem, a tu w styczniu 71 lat mi minęło. Mówię, o ludzie... Może też, mogę też tym być rozczarowany, ale jest jeszcze nadzieja. Wydaje mi się, że dużo zależy od charakteru. I od tego, co też Ania powiedziała, że sporo zależy od otwartości do tego, żeby się uczyć. Uczenie na własnych doświadczeniach jest bardzo bolesne. Jest bardzo nieprzyjemne, ale zarazem najskuteczniejsze. Jeżeli ktoś jest gotowy, żeby się uczyć, jest tego nauczony albo uczy się, to jest w stanie sporo zrobić, jest w stanie zmienić swoje życie na lepsze i wyciągnąć z tego wnioski, które przyniosą efekty w jego kolejnym doświadczeniu i w tym, czego doświadczą jego bliscy. Kwestia akceptacji to akurat też chciałem o tym powiedzieć. My możemy pomóc drugiemu człowiekowi, mówiąc mu 2-3 dobre słowa. To jest czasami jak balsam na serce. To jest tak, jakby dać człowiekowi pokarm, tak? Na pustyni. Ale jeszcze jedna rzecz. Może to zabrzmi odważnie, ale powiem tak, ja nikogo nie oceniam osoby, czy wierzących, czy niewierzące. Natomiast powiem tak, większość głęboko wierzących osób są to osoby, które doświadczyły głębokiego rozczarowania samym sobą, które nawet doszły do punktu, z którego właściwie nie wiedziały wyjścia. I wielu jest ludzi, którzy są znani w chrześcijaństwie, z tego, co zrobili, byli to ludzie, którzy kiedyś nie wierzyli. Uważali, że sami są sterem swojego własnego życia i sobie poradzą. Nie poradzili sobie. I to doświadczenie zrodziło z nich ludzi najbardziej wierzących i robiących najbardziej niezwykłe rzeczy. Nie chcę podawać przykładów. Myślę, że tak trzeba na to patrzeć. Czasami, żeby zobaczyć Pana Boga, trzeba przejść przez piekło. Ja myślę, że jedni od drugich mogą się czegoś uczyć. Ja na spotkaniach bardzo często miałem ludzi niewierzących, gdy prowadziłem spotkania związane antynikotynowe ze stresem czy też z depresją. I ci ludzie wiedzieli, kim jestem, że jestem człowiekiem wierzącym, ale oni mi pomagali, bo nie wszystko, nie jestem wszechwiedzący. Bardzo często zdarzało się, że byli to lekarze, którzy chcieli rzucić palenie. I dostarczali mi odpowiednie materiały. Musiałem się przyznać, że no nie jestem omnibusem przecież. I tutaj możemy się uczyć i doradzić. Jeśli to jest osoba niewierząca, niech naucza się, niech pójdzie do psychologa i niech uczy się afirmacji życia, różnych sytuacji w życiu. Czy mogę jeszcze zdanie? W zasadzie powiedziałam coś takiego już właśnie na początku, ale rzeczywiście jest coś takiego, że dla mnie w tych trudnych doświadczeniach, w których mogłabym właśnie powiedzieć, jestem rozczarowana życiem, jestem rozczarowana ludźmi, których spotkałam na swojej drodze, jestem rozczarowana, nie wiem, moją karierą, tym, co mi się przydarza, moim życiem prywatnym, to właśnie wiara i ta pewność, że Bóg nie chce dla mnie źle, że Bóg nade mną czuwa, że bez względu, co się przytrafia, jeżeli pozostawiam swoje życie w Jego rękach, to musi być dobrze. Nawet jeżeli w tej chwili jest mi ciężko, to koniec będzie dobry. I myślę, że to jest coś, co mi pozwala trzymać wyprostowany kręgosłup, głowę podniesioną do góry i jest moją siłą, tak? Nie pozwala na pogrążenie się w rozczarowaniu. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Ja powiem tylko
tyle. To brzmi bardzo teoretycznie, ale ponieważ my się znamy, to powiem tylko tyle, że wszyscy w trójkę jesteśmy przez życie nieco doświadczeni. I to, co mówimy, nie jest tylko produktem naszych teoretycznych rozwiązań, ale jest wynikiem naszych ciężko przeżytych doświadczeń. No właśnie, będziemy mieli jeszcze okazję, żeby o tych doświadczeniach chwilę porozmawiać, a teraz krótka przerwa z muzyką. If tomorrow should never, if tomorrow should never, Sure, then I'll leave for
but to realize how precious it is. Before I lay me down to sleep, I pray my Lord and my soul to keep. And if I should die before the morning time, will eternity be mine? Rozczarowany życiem? Czyżby? Naprawdę? A może to tylko chandra? Może jakaś przejściowa, trudna sytuacja, która przemija? Czasem powiemy, mam doła, nie chce mi się żyć. Ale przecież to przemija i później czujemy się lepiej. Chciałbym afirmować raczej życie, a nie rozczarowanie życiem. Życie to dar Boży, którym powinniśmy się cieszyć. Cieszmy się tym, co dał nam Bóg. Ja cieszę się życiem i pragnę tego, aby cieszyli się wszyscy, którzy mnie otaczają. Modlę się o to i proszę Boga, bo życie niesie oczywiście wiele przykrych niespodzianek, ale życie ma nie tylko cienie, ale przecież i blaski, te wspaniałe chwile, którymi powinniśmy się cieszyć. A więc czy można być rozczarowanym życiem? Może w tych skrajnych przypadkach, o których mówiłem, ale tak w codziennym życiu powiedzmy zdecydowanie nie. Może właśnie afirmujmy życie, chęć do życia. Chciałbym powiedzieć, że wiele osób, które naprawdę przeżyły kataklizmy, wiemy, straszne wojny, ale ci ludzie chcą żyć. A z drugiej strony człowiek, który ma wszystko, powodzi mu się, ma wszystko, czego tylko zapragnie, a nie chce mu się żyć. To dziwne sytuacje, że tak jest. Ale chciałbym powiedzieć coś o pewnej pielęgniarce. Anna Sullivan. To bardzo ciekawa osoba, gdy była małą dziewczynką. Chyba coś, był to przypadek ciężkiego autyzmu. Znalazła się w szpitalu psychiatrycznym, gdzie próbowano ją leczyć, ale nic z tego nie wychodziło. Zapisano ją na straty. Zamknięto w jakiejś tam celi, do której już żaden lekarz nie przychodził, ale codziennie przychodziła jakaś pielęgniarka, która nie traciła nadziei, że można tej małej dziewczynce pomóc. Przez szereg tygodni, a nawet miesięcy, gdy przynosiła jej słodycze, nic z tych ciasteczek nie znikało z talerza, ale po 9 miesiącach, czy 10 nawet, jedno ciasteczko okazało się, że zjadła. I tym się zachęciła pielęgniarka i pracowała nad nią tak, że po 2 latach wyzdrowiała i wróciła do normalnego życia. To właśnie Anna Sullivan tak pokochała ludzi i za miłość starała się odpłacać miłością. To właśnie Anna Sullivan pracowała nad Heleną Keller, która i nie widziała, i nie słyszała. To ciekawa też postać. I muszę powiedzieć, że Anna Sullivan pomagała Helenie Keller niemalże przez 50 lat. I Helena Keller zdobyła przecież wyższe wykształcenie, gdy skończyła 26 lat. Zdobyła doktorat. Nagrodzona była nawet Oscarem za pewien film. To niesamowita osoba, a królowa Anglii uhonorowała ją jako najbardziej inspirująca kobieta w Ameryce. To niesamowita. Helena Keller przeżyła 88 lat i pozostawiła po sobie wiele wspaniałych rzeczy, a szczególnie powiedzeń. Ale ten sukces nie odniosłaby, gdyby nie jej genialna nauczycielka Anna Sullivan. Bez tej wiernej nauczycielki,
Helena Keller prawdopodobnie pozostawałaby w takim odosobnionym świecie, w pułapce, z której nie ma wyjścia. Być może największym sukcesem Heleny Keller jest przekonanie innych, że kalectwo nie jest tragedią i czymś niemożliwym do przezwyciężenia. Pewna Japonka powiedziała o Helenie Keller takie słowa: przez wiele pokoleń, to jest przez więcej niż jesteśmy w stanie policzyć, opuszczaliśmy ze smutkiem głowę i godziliśmy się ze ślepotą i nędzą. Ta głucho niewidoma kobieta z dumą unosi swoją głowę i uczy nas, jak pokonywać trudności przez własną pracę i śmiech. Przynosi ona światło i nadzieję naszej duszy. Przepiękne słowa. Jeszcze kilka powiedzeń Heleny Keller. Życie jest przygodą dla odważnych albo niczym. Nie rozczulaj się nad sobą. Rozczulanie się nad sobą jest naszym największym wrogiem. Jeśli mu ulegniemy, to nie możemy dokonać niczego mądrego na tym świecie. Jeszcze jedno powiedzenie Heleny Keller, przepiękne. Zwracaj swoją twarz w kierunku słońca, a nigdy nie zobaczysz cienia. Jestem zafascynowany tą kobietą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te spostrzeżenia, Stanisławie. Maćku, pytanie do ciebie. A jak nasi użytkownicy, czy oni spoglądają w stronę słońca? Mamy tutaj kilkutorową dyskusję, ponieważ padło wiele ciekawych myśli i wiele ciekawych wniosków. Postaram się skondensować i przytoczyć wypowiedź naszego użytkownika Marcina, który powiedział, że bardzo ciekawą myśl, powiedział, że zna ludzi, którzy są rozczarowani szatanem. Co zabrzmiało bardzo intrygująco, poprosiłem go o wyjaśnienie tego, co miał na myśli. Opisał historię osoby, która dokonywała w swoim życiu własnych wyborów, uważając, że da to jej poczucie wolności i władzy nad własnym życiem. Niestety doprowadziło to do takiej sytuacji, w której jest rozczarowana życiem, rozczarowana tymi wyborami, rozczarowana ułudą wolności i szuka wyjścia z tej sytuacji. Ma takie szczęście, że spotkała Marcina na swojej drodze, który wyciągnął do niej rękę i próbuje przedstawić jej świat w tych takich jaśniejszych barwach. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, wcześniej Łukasz o tym wspomniał, że przechodziliście doświadczenia. No właśnie, bo wielu może oglądać nasz program i myśli sobie, no fajnie mówią o tym rozczarowaniu życiem, ale co sami mogą o tym rozczarowaniu powiedzieć? Czy wy w swoim życiu przeżyliście taki moment rozczarowania życiem, ludźmi, pewnymi wydarzeniami i czego to doświadczenie was nauczyło? Czy czegoś nauczyło? Nie powiedziałbym, że wszystko jest rozczarowaniem. Możemy przeżywać naprawdę ciężkie chwile, nawet traumę. Moja córka nie żyje, ale mam nadzieję i cieszę się, że uwierzyłem, że spotkam ją, gdy przyjdzie Pan Jezus. Bo przecież wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa. Przepiękne słowa Ewangelii, które są dla mnie czymś bardzo pocieszającym. Bardzo lubię tekst z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, gdzie pisze: Dziateczki, nie trwóżcie się, nie traćcie wiary, wierzcie we mnie i w Boga wierzcie. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: odchodzę, aby przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przyjdę, zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie i ja jestem. A na spotkaniach tych antynikotynowych czy związanych z depresją pocieszałem też ludzi, że tekstem z listów apostoła Pawła, gdzie pisze, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, który przemieni
nasze znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała Jego. Człowiek, który już nie miał jednego płuca, schorowany i nie wiedział, ile mu jeszcze życia pozostaje, cieszył się tą nadzieją. Dajmy ludziom coś, co jest piękne, co jest nadzieją. Ja mam za sobą wiele rozczarowań, chociaż nie życiem, chyba bardziej ludźmi. Wiele bolesnych doświadczeń, które często stawały się też publicznymi informacjami, przez co stawały się jeszcze bardziej bolesne. Ale chyba właśnie przez tą wiarę, przez to, co daje nam Biblia i łączność z Bogiem, rozczarowanie jest mi jednak czymś obcym. Rozczarowanie życiem. I zawsze w takich jakichś cięższych momentach przypominam sobie cytat z Biblii: gdy Bóg ze mną, cóż mi może uczynić człowiek, tak? Czymś jest nasze życie, to jest chwila, moment. Wiem, że kiedyś czekają nas dni bez łez, bez bólu i to jest najważniejsze. Ale jeżeli pozwolicie, bo nie byłabym aktorką, gdybym tutaj króciusieńkiego wiersza nie powiedziała, księdza Twardowskiego. Nie płacz w liście. Nie mów, że los ciebie kopnął. Nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia. Gdy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. Odetchnij. Popatrz, spadają z obłoków wielkie, małe nieszczęścia, potrzebne do szczęścia. A od zwykłych rzeczy naucz się spokoju i zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. I wydaje mi się, że właśnie ta miłość do drugiego człowieka, ta potrzeba dawania siebie i robienia czegoś dla innych, a nie oczekiwania, jest też tym, co mi w życiu pomaga nie ulegać rozczarowaniom. Bo kiedy ja mam takie poczucie, że ja mogę coś komuś dać, że ja jestem komuś potrzebna, po prostu mniej naraża nas na takie rozczarowanie. Ja ucieszyłem się, że gdy dowiedziałem się, że będziesz tutaj, bo widzę, jak Bóg dodaje ci sił. Cieszę się, że lepiej ciebie poznałem. Apostoł Paweł napisał, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Właśnie w tych słabościach naszego życia Bóg dodaje siły i widać to po tobie. Dziękuję Bogu za ciebie, że Bóg dodaje ci siły i że jesteś osobą, jaką jesteś, że potrafisz się uśmiechnąć. Może tylko tyle. Cóż, to jest trudny temat. Nikt nie lubi mówić o tego typu doświadczeniach, ale każdy z nas czegoś doświadczył, prawda? W moim przypadku były to doświadczenia bardzo osobiste, które, no, nie kryję tego, że w jakiś sposób złamały mnie rzeczywiście, ale też doprowadziły do pewnych bardzo radykalnych zmian. I całe szczęście, wydaje mi się dzisiaj, że tak się właśnie stało, dlatego że to doprowadziło do pewnego badania swojego własnego ja. I otwartości też na to, jak postępować. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Stanisław mówił na temat Heleny Keller, która była osobą niepełnosprawną. W gruncie rzeczy największym problemem jest to, żeby pogodzić się z tym, że każdy z nas jest w jakiś sposób niepełnosprawny. Najbardziej bolesne jest to, że większość osób sądzi, że jest pełnosprawna, a moment, kiedy się tego doświadcza, jest przeżyciem traumatycznym. Wpierw to się dzieje zwykle przez doświadczenia płynące od innych ludzi, potem przychodzi świadomość. Czasami to się dzieje przez to, że człowiek ma wgląd w samego siebie. Zwykle to się dzieje dlatego, że po prostu pojawia się Bóg. Czy świadomie, czy nieświadomie dla tego człowieka, po prostu pojawia się Bóg. I od tego zaczyna się tak naprawdę wzrastanie do czegoś zupełnie nowego. Chcę powiedzieć, że można wykorzystywać kalectwo do tego, żeby usprawiedliwiać swoje nieróbstwo, swoją stagnację, letarg, nic nie robienie. Przez pewien czas czasami tak jest, że człowiek rzeczywiście nie jest w stanie nic robić.
ale jeżeli się umie potem podnieść, to znaczy, że będzie żyć. Jeżeli jednak tak jest, że przeżywamy to wszystko, wyciągamy z tego jakiś wniosek i zaczynamy szukać, co można zrobić dalej, to życie po tych doświadczeniach, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest zwykle dwa razy bardziej wartościowe i bogatsze niż to, które było przedtem. A nie macie w ogóle wrażenia, że bardzo często ludzie, którzy są naprawdę tak boleśnie doświadczeni przez los, którzy w zasadzie, którym moglibyśmy powiedzieć, okej, oni mają prawo być rozczarowani życiem, to właśnie oni bardzo często dają nam energię, nadzieję i siłę, tak jak powiedziałeś o kalectwie, bodajże chyba 30 kwietnia w Poznaniu będzie występował Nick Wójcik. Człowiek bez rąk, bez nóg, a który po prostu miliony ludzi inspiruje, daje im nadzieję, motywuje do walki, do życia, do miłości, który sam jest miłością, pełnym uśmiechu i optymizmu człowiekiem. I takich ludzi trzeba się trzymać i warto. Tak, taki moment. Wiecie, co Helena Keller powiedziała, gdy ją zapytano, czy może być coś gorszego, gdy człowiek nie widzi i nie słyszy? Powiedziała tak, gdy człowiek widzi, ale nie ma wizji. Ale ja powiem więcej. Ja myślę, że gdyby tak naprawdę, gdyby ona się urodziła jako zdrowa osoba, przypuszczam, chociaż nie ma żadnej pewności, przypuszczam, że nigdy nie osiągnęłaby tego, co udało jej się osiągnąć przez te jej słabości. A więc generalnie doświadczenia, rozczarowania są drogą do tego, żeby zrobić więcej. Stać się tak naprawdę nie tyle osobą, która kimś jest, bo wiecie, do tego się często dąży, ale stać się człowiekiem, który staje się człowiekiem przez duże C, albo inaczej, człowiekiem, który doświadcza samorealizacji. To mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie można tego doświadczyć, dopóki się czegoś nie przeżyje, czegoś się nie doświadczy. I to już jest bardzo osobiste zdanie, dopóki się nie spotka Boga w swoim życiu. Bo tylko w obliczu Boga, który jest doskonały, można zobaczyć swoją niedoskonałość. A potem w konsekwencji zobaczyć, że Bóg jest człowieka gotów z tej słabości wyprowadzić po to, aby go doprowadzić do dorosłości. Apostoł Paweł napisał, jeżeli już tutaj cytujemy Słowo Boże, że dąży do tego, żebyśmy byli wszyscy w pełni ukształtowani na podobieństwo Chrystusa, ale też i w pełni swojej męskości, co rozumiem jako znak, że zależy mu też na tym, byśmy byli w pełni rozwinięci i fizycznie, i psychicznie, i duchowo. A człowiek, który tego doświadcza, jest człowiekiem w jakiś sposób w pełni samozrealizowany. Jeżeli powołujemy się jeszcze na cytatę, to pozwólcie cytat z kolei z moich ostatnio ulubionych książek Reginy Brett. Bóg nigdy nie mruga, jesteś cudem. Właśnie dotyczący takich ciężkich momentów w życiu. Regina Brett proponuje, że w każdym takim momencie, które wydaje ci się katastrofą w twoim życiu, zastanów się, czy za 5 lat, za ileś tam lat będzie to miało po prostu jakieś znaczenie, tak, żeby nie pozwolić się po prostu temu zbytnio przytłoczyć. I to, co powiedziałeś, Łukaszu, wydaje mi się, że właśnie bardzo cenne, że w momencie, kiedy uświadomimy sobie swoją łomność, swoją słabość, jesteśmy w łączności z Bogiem, to wtedy możemy korzystać z Jego mocy, z Jego siły i tą mocą być silni, nie swoją własną. I to jest coś, co pozwala poziomować nam się w życiu bez względu na to, co się przydarza. Bo rzeczywiście życie potrafi być ciężkie, ludzie potrafią nam robić straszne rzeczy, my sami sobie też głupimi decyzjami i wyborami. Ale właśnie przez tą Bożą siłę i moc potrafimy, jak ja to mówię, zachować pion. Ale jest na to jeszcze jedno lekarstwo. Nawet jeżeli się już nie wierzy w Pana Boga, to jeszcze jest czas. A czas działa w taki sposób, że człowieka znieczula. Wiecie, najbardziej bolesna jest pamięć emocjonalna. Dopóki pamięta się emocje związane z doświadczeniem, dopóty się cierpi. Kiedy pamięć emocjonalna mija, fakt pozostaje, ale człowiek ma do tego już jednak inny stosunek i mówi, owszem, było, ale patrzy na to bardziej chłodno i myśli sobie, a jednak wyniknęły z tego dobre rzeczy dla mojego życia. I to jest też odpowiedź.
Maćku, tam widzę. Ja bardzo, bardzo chciałbym włączyć się do dyskusji, ponieważ dostąpiliśmy takiej równoległej dyskusji w studiu i na czacie. Ja trochę przekornie wrzuciłem cytat bardzo znanego autora Paulo Coelho, który brzmi następująco. Miej odwagę popełniać błędy, rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę. No i zawrzało. A z tego wrzenia wyciągnę jedno doświadczenie Weroniki, która powiedziała, że jest osobą niepełnosprawną, ale nie całe życie. Czyli nie urodziła się w takim stanie, w jakim się znajduje w tej chwili, i powiedziała, że na moje pytanie, jak sobie radzić z takim rozczarowaniem właśnie, powiedziała, że gdy była osobą niewierzącą i żyła bez Boga, miała duże wahania nastrojów, miała ciągłe doliny, nie potrafiła wyjść z tego dołka, ale właśnie to właśnie wiara dała jej taką nadzieję, dała jej siłę, żeby metaforycznie stanąć na nogi i iść do przodu, mimo tego, że niepowodzenia spotykają nas na co dzień. Powiedziała, że większość inicjatyw spotyka się z takim właśnie rozczarowaniem, że coś się jednak nie udaje, coś tam nie zagra, a mimo to ona z uśmiechem, mimo przeciwności losu, idzie do przodu. Dziękuję bardzo. Phil Bosmans, znany flamandzki pisarz, napisał takie słowa. Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie było na niej żadnej oazy. Pogódź się z życiem takim, jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie. Bez względu na to, co w życiu przechodzimy, jest ktoś, dla kogo nasze życie jest warte wszystko. Jest warte wszystkiego i jest ktoś, kto nie zawahał się, aby oddać swoje własne życie za nas. I tym kimś jest Bóg. Wypróbuj dzisiaj Boga. Sprawdź, czy On może zmienić twoje życie. Podejmuj ryzyko i załóż, że twoje życie jest coś warte. Będziesz zadziwiony tym, jak twoje życie bardzo się zmieni. Dzisiejszy odcinek dobiegł końca i jutro czeka nas jeszcze jedno spotkanie. Jutro porozmawiamy właśnie o istnieniu Boga. Jesteś pewny, że Bóg nie istnieje? To tytuł naszego spotkania. Zapraszamy na godzinę 20:00. Do zobaczenia.